Jak wiecie, stworzenie filmu pełnometrażowego jest niesamowicie ciężki oraz skomplikowany proces, tym bardziej w montaż, w którym trzeba to wszystkie nagrane sceny złączyć do kupy i stworzyć z tego coś, co po prostu spodoba się widowni. Jednak tutaj też trzeba uważać, żeby nie przeoczyć żadnego błędu, które jak najbardziej mogą się zdarzyć podczas kręcenia filmu. Z racji z tego, że pod ostatnim filmem z 10 ciekawostek na temat filmów, tutaj macie miniaturkę i możecie sobie zobaczyć ten film, jeśli go jeszcze nie widzieliście, powiedziałem, że jeśli wbijecie tam 1111 lajków, to właśnie dzisiaj pojawi się kolejny odcinek z największych wpadek filmowych. Tak jeszcze przypomnę przed startem, że jeśli wbijemy pod tym filmem 1500 lajków, 1500 lajków w górę, to właśnie następnego dnia moi drodzy pojawi się 10 ciekawostek na temat seriali. Czyli lajkujcie, udostępnijcie film znajomym, 1500 lajków będzie oznaczało to, że jutro pojawi się kolejny odcinek 10 największych ciekawostek na temat wszystkich seriali na świecie, także wydaje mi się, że to będzie też fajne. I ostatnia rzecz, zanim przejdziemy do pierwszej wpadki, jest to, że chciałbym was poinformować o tym, że mam grupę na Facebooku Mati i Przyjaciele. Moi drodzy, wbijajcie na mojej grupy na Facebooku Mati i Przyjaciele, ponieważ jest to naprawdę niesamowicie fajna, miła atmosfera, fajnie się tam z wami rozmawia, fajnie się tam z wami gada, komunikuje i tak dalej. Także wbijajcie, mam tam z wami naprawdę bardzo fajny kontakt, także serdecznie zapraszam. Link, pierwszy link w opisie, to będzie właśnie, moi drodzy, grupa na Facebooku. Także bez żadnego przedłużania zapraszam was już do pierwszej wpadki, jaka będzie z filmu Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Pierwsza ciekawostka, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Nie ukrywam, że na sam początek chciałem ją stawić, ponieważ jest to jedna z moich ulubieńszych ciekawostek. I właśnie sprawdźcie teraz, puszczam teraz filmik i zobaczcie, czy jest tutaj coś nie tak. Na pierwszym planie widzimy Johnny'ego Deppa, zaś na drugim gdzieś tam w tle jest jakiś zupełnie obcy facet w kapeluszu, to już w ogóle jest zupełnie jakiś inny facet z ekipy, który po prostu przeplanął się gdzieś tam w kadrze. Druga wpadka w dzisiejszym filmie. Ostatni samuraj. Pewnie zdajcie sobie sprawę z tego, że nagrywanie filmów w niektórych scenach z udziałem zwierząt jest naprawdę trudne. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ film w reżyserii Edwarda Zwicka pod tytułem Ostatni samuraj koni nie był do końca na tyle posłuszny, jakby chcieli twórcy tego filmu. Zresztą sami zobaczcie i powiedzcie mi, co w tej scenie widzicie nie tak. Część z was może już zobaczyła, co tu jest nie tak, a część z was nie. Jeśli dobrze się przyjrzycie, to zauważycie, że w momencie, gdy bohater schodzi z konia, to zwierzę nie do końca było na tyle posłuszne i kopnęło chyba w najboleśniejsze miejsce jednego ze statystów filmu. No nie powiem, to musiało być akurat bardzo bolesne. Titanic. Tutaj chyba nie trzeba wiele mówić, każdy zna ten tytuł i chyba nie znam osoby, która po prostu tego filmu nie kojarzyła. Przechodząc do rzeczy. Pewnie dobrze pamiętacie scenę, w której to Jack był w niezłych tarapatach, ponieważ gdy statek już tonął, on był przywiązany kajdankami do jakiegoś słupa w pokoju, w jakiejś tam... No i na pomoc wtedy przyszła mu Rose z siekierą, która po prostu mu pomogła, rozbiła kajdanki i razem uciekli dalej. Tą scenę opowiedziałem w niesamowicie wielkim skrócie, no ale sami zobaczcie, jak to wszystko wyglądało i przyjrzyjcie się, co widzicie tutaj nie tak. No właśnie, tak jak powiedziałem, Rose przychodzi z siekierą, uderza w kajdanki, czy może jednak w rękę Jacka? No przyjrzyjcie się jeszcze raz. No nie powiem, to jak w poprzednim przypadku musiało być niesamowicie bolesne. No, oła. Gwiezdne wojny, klasyk nad klasykami. Przechodząc przez drzwi, jeden z aktorów, jeden ze szturmowców uderza się w głowę, no. Dokładnie tak jak powiedziałem, przechodząc przez drzwi, jeden z aktorów uderza się w ryj. Transformers, wiek zagłady. W najnowszej części Transformersów możemy zauważyć wpadkę, która naprawdę jest całkiem ciekawa. Podczas starcia dwóch gigantów, gdy Mal Warbeck podbiega samemu do jakichś ruin, jeden z Transformersów wystrzelił prosto w miejsce, do którego podbiegł Kate. No i tutaj zaczyna się zabawa, sami zobaczcie, jak to dokładnie wyglądało. Jeżeli się dokładnie przypatrzyliście w scenie, gdy jest pokazany za murkiem, jest Skate i zaraz obok niego jest jakiś zupełnie obcy facet, który zaraz ginie. No, jego rola w tym filmie chyba nie trwała dłużej niż sekundę. No, rola życia po prostu. Władca pierścieni. Na samym starcie pokażę wam surowy materiał, który możecie zaobserwować, czy coś tu jest nie tak, czy po prostu wszystko śmiga. No, co mnie znamy, zobaczcie. Zauważyłeś? Tak? Brawo, no to klas, 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 klas. Nie zauważyłeś? Ech, no to słuchaj. W momencie, gdy Aragorn zostaje zepchnięty na drzewo, miecz mu wypada z ręki. Natomiast sekundę później w kolejnej scenie, no znowu mu wypada miecz z ręki. Ciamajda. Jednak moment minął i już w następnej scenie normalnie Aragorn miał miecz i dalej walczył ze swoim przeciwnikiem. 300. Film, który chyba każdy bardzo dobrze zna. W owym filmie spośród 1500 scen, które zostały użyte w filmie,
aż w 1300 zostały użyte efekty specjalne. No nie powiem, tutaj to akurat robi na mnie ogromne wrażenie, ponieważ sobie zdaję sprawę, jak montaż jest ciężki. Dlatego też mało w sumie prawdopodobne było to, żeby tutaj uniknąć żadnego błędu w tym filmie. Zresztą sami zobaczcie, co tu jest nie tak. W każdym razie, w momencie, gdy Spartan rzuca swoją włócznią i ona leci w zwolnionym tempie, pięknie wszystko pokazane, trafia w przeciwnika. W jednego, a jednak mimo to jakaś druga osoba, jakiś drugi jego przeciwnik za nim też zupełnie kładzie się i rzuca i pada na ziemię. No. Także to było troszeczkę dziwne, no ale w sumie przyjrzycie się raz jeszcze i może zrozumieliście dokładnie powiedziałem, ponieważ mogę to powiedzieć sobie trochę chaotycznie. No cóż, w sumie i takie rzeczy się zdarzają. Mroczny rycerz, powstanie. Film również niesamowity, ale tak naprawdę też nie obyło się bez żadnej wpadki. Pomimo tego, że w owym filmie takich wpadek jak ta było całkiem sporo, pokażę chociaż jedną z nich. Czy zauważyliście to, że w momencie, gdy Christopher Nolan oraz Annie Cathaway, czyli filmowa Stalina, walczyli przeciwko swoim przeciwnikom, gdzieś tam w tle zauważyliście jednego maciupkiego faceta, który biegł i się przewrócił. No dokładnie, no trochę dziwne. Nie wiem, czy na tyle Christopher Nolan był niesamowity i genialny, że potrafił bić z dystansu i nawet nie dotknął przeciwnika, oni już polegali, czy po prostu to była wpadka, że rzeczywiście kolej sam się przewrócił. No sami ocencie w sumie tę sytuację i zobaczcie jeszcze raz w zwolnionym tempie i przy odpowiednim zbliżeniu, jak to całość miała miejsce, jak ta sytuacja w ogóle wyglądała. Na dziewiątym miejscu Panie Smith, kolejna produkcja, której chyba mało kto nie zna. Kto oglądał ten wie, że całość polegała na tym, że dwóch małżonków Panie Smith, czyli Brad Pitt i Angelina Jolie, walczyli przeciwko sobie, ponieważ... Sami zresztą zobaczcie dokładnie ten film, ponieważ film jest naprawdę fajny. Przyjrzyjmy się dokładnie tutaj tej scenie. No więc dobra, gdy Brad Pitt już kopie materac, czy może w swoją żonę? Dziwnie to brzmi, no ale tak jest. Przyjrzyjcie się raz jeszcze, czy rzeczywiście Brad Pitt, czyli pan Smith, kopie w sofę, czy kopie ten materac, czy kopie swoją żonę? No chyba jednak materac, ponieważ gdzieś tam jesteśmy w stanie zauważyć, że po prawej pani Smith przechodzi gdzieś tam dalej, czołga się, żeby przypadkiem pan Smith jej nie kopnął. No a ten dalej kopie. Trochę dziwne. Na ostatnim miejscu, już dziesiątym, Star Wars Zemsta Sithów. Film zrobiony niesamowicie, pełen akcji, mega dużo scen trzymających napięciu, walk, kopniaków! Dokładnie, dosyć dziwnych kopniaków. Dlaczego o tym mówię? Z tego co wiedziałem, to Luke akurat miał pewne możliwości, pewne moce, ale o takiej to nie słyszałem. Niby kopie, jest ruch, wszystko okej, no a jednak chłop, z którym walczył, a ten już poleciał, leży tam gdzieś. Moi drodzy, to na tyle. Mi się za chwilę kamera rozładuje, także postaram się najszybciej mówić, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Jeśli tak, to strzelcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że 1500 lajków będzie oznaczało to, że rzucę wam kolejnego dnia odcinek największych ciekawostek na temat seriali ogólnie na świecie. Tak czy inaczej, wam dziękuję za obejrzenie. Udostępnijcie film znajomym, podeślijcie go gdzieś na Facebooku, gdzieś tam znajomym itd. Pamiętajcie również o mojej grupie na Facebooku. Maty i przyjaciele, dołączcie do mojej grupy na Facebooku. Pierwszy link w opisie to będzie właśnie grupa, także wbijajcie. Znam już tam około 700, także naprawdę fajnie. Fajnie się ta grupa rozrasta, także wbijajcie i jest naprawdę fajnie. No i moi drodzy, ja sobie jeszcze mogę zrobić taki fajny, że ja już na dzisiaj kończę. To na tyle, trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem. Pa!